Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na 11. edycji Mistrzostw Tańca Nowoczesnego, a drugiej edycji w tak szerokim gronie na sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury. Organizatorem imprezy jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie oraz Klub Tańca Nowoczesnego Foton. Na dzisiejszej gali na scenie zaprezentują się zarówno tancerze zaawansowani, którzy mają liczne osiągnięcia ogólnopolskie i międzynarodowe, jak również początkujący, którzy swoją przygodę z tańcem rozpoczęli w bieżącym roku szkolnym. Gościnnie wystąpi zespół Ballo 2, klub Boogie Obóz Twist oraz grupy teatralne z Młodzieżowego Domu Kultury.
Drodzy Państwo, to była grupa Ballo 2, którą jeszcze raz zapraszamy na scenę. Ogromne brawa. Ballo 2 wystąpili dla nas gościnnie. Zapraszam również panią Sabinę Englot, opiekuna grupy Ballo 2. Oto podziękowania za dzisiejszy występ. Bardzo dziękujemy. Ogromne brawa. Nie tylko pani Sabinka dostała dzisiaj kwiaty. To oczywiście jeszcze nie koniec. Wygląda niekiepskie Boogie Woogie w wykonaniu klubu Boogie Apostolist. Klub Boogie Apostolist również gościnnie wystąpił na dzisiejszym wydarzeniu. Na scenę zapraszam panią Ewę Karańczyk, która opiekuje się tymi tancerzami. I pani Ewie też bardzo dziękujemy. Małym tancerzom też bardzo dziękujemy, ogromnymi brawami, kwiatami, szykarem. A za chwilę dalsza część koncertu.
się należą. Jeszcze raz ogromne brawa dla nich wszystkich. Teraz na scenę zapraszam grupy teatralne pracujące pod opieką pani Urszuli Korpysz, Teatr Wierci Piętusie, Wierci Piętki i Teatr My. Zapraszamy tutaj do nas. Zapraszamy również panią Ulę Korpysz. Ci młodzi aktorzy również się tutaj pojawiali, jak na pewno państwo zauważyli. Pani Ula jest tutaj z nami. Jest. Już widzimy. Ogromne podziękowania, ogromne brawa dla małych aktorów, dla pani Uli. Też się napracowali, żeby tutaj wystąpić. Mieli ogromną tremę. Widziałam to. Drodzy państwo, przed rozdaniem nagród tancerzom chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury pani Barbarze Nizio za życzliwość i pomoc młodzieży w rozwijaniu swoich tanecznych pasji. Tak wspaniałej placówce, jaką jest właśnie Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie. Zapraszam na scenę panią dyrektor. Ponieważ mamy taką małą niespodziankę. Proszę państwa, gratuluję wszystkim tancerzom wspaniałych prezentacji. Dziękujemy za wspaniałe, piękne wrażenia wszystkim. A ja serdecznie dziękuję państwu za współpracę i pani Joasi Wilkołaskiej za to, że mogliśmy tak wspaniałe dzieło zobaczyć na dzisiejszej scenie. Dziękuję bardzo. Również dziękujemy pani dyrektor. Drodzy państwo, dzisiejszy koncert jest efektem wytężonej pracy tancerzy, ale również wielkiego zaangażowania rodziców właśnie. To państwu należą się także ogromne brawa. Także wielkie brawa tym razem ze sceny dla rodziców. Tancerki z grupy Photon Junior chciały bardzo gorąco podziękować paniom Agnieszce Cimek i pani Marcie Walczuk, skarbnikom formacji Photon. Zapraszamy tutaj na scenę. Ogromne brawa. Cały rok wytężonej pracy. Proszę państwa, nasi tancerze rozpoczynają swoją przygodę z tańcem w bardzo młodym wieku i chcielibyśmy, aby pozostali z nami jak najdłużej, ale nie jest to niestety możliwe. Przychodzą chwile, kiedy trzeba się pożegnać. Nie wypominając lat, zapraszamy na scenę Kasię Łoś. O, Kasia jest już na scenie. Kasia co prawda pozostaje w formacji w kolejnym roku, ale chcąc się przygotować do matury, znacznie ograniczy treningi. Mamy nadzieję, że ten miły upominek będzie przypominał spędzone w Młodzieżowym Domu Kultury chwile. Kasia to finalistka wielu imprez ogólnopolskich i międzynarodowych. Tylko w bieżącym roku szkolnym zdobyła z formacją Photon w Bydgoszczy aż 5 pierwszych miejsc na podium w różnych kategoriach tanecznych, a w Czechach na Międzynarodowym Festiwalu Chronowskie Jabłuszko wywalczyła złoto, srebro i brąz. Prosimy jeszcze raz o ogromne brawa. Drodzy państwo, teraz chwila chyba najważniejsza dla dzisiejszych tancerzy, rozdanie nagród. Zasłużyli sobie na nie. Zaczniemy od... Klaudii Mróz.
Klaudia, zapraszamy tutaj do nas. Są też zdjęcia. Tak, proszę się ustawić. Można robić zdjęcia. Dziewulska Karolinka. Zapraszamy tutaj Karolinę do nas. Gratulujemy. Patrycja Cielor. Ania Stachowska. Zapraszamy Anię. I Marysia Stachowska. Karolina Przybylska, bo Marysi nie ma dzisiaj. Karolinka Pieczykolan. Natalia Osieleniec. Kinga Gorczycka. Jasia Fedorowicz. Kasia Szumska. Weronika Mil. Ola Niewęgłowska. Weronika Gwardiak. Wiktoria Panas. Parada Nikola. Natalka Orzeł. I Zosia Sobańska. To nasi debiutanci. Przyszedł czas na Foton Junior. Jako pierwszą poprosimy Natalię Pawełko. Jest Natalia. Agnieszka Kurzęba. A, jeszcze Natalia zapomniała czegoś. To Agnieszka. Agnieszka Kurzęba, przypomnę. Tak, dziewczęta się ustawiają do zdjęcia. Monika Falenta. Nikola Wrońska. Paulina Franaszczuk. Julia Mazur. Kania Wójtowicz. Nie ma pani. A Kosia Wójtowicz jest? Też nie ma. Marcelina Prokopiuk. Ola Masiarz. Bianka Cimek. Jagoda Kurzęba.
Emilka Walczuk. Zapraszamy Emilkę. Martynka Wojciuk. Weronika Martyniuk. Klaudia Prystupa. Oliwka Mróz. Julia Woźniak. Roxana Sadowska. I Eliza Szymańska. To jest właśnie Foton Junior. A teraz troszeczkę się zbliżcie do siebie, żeby można było zrobić piękne grupowe zdjęcie zespołowe. Można robić zdjęcie. Foton Junior. Dziękujemy. Przyszedł czas na mały foton. To dziewczyny, nie możecie się doczekać, prawda? Julia Pakuta. Milena Siatka. Julia Kowalczuk. Dagmara Kędzierska. Monika Kozaczuk. Daria Wawryniuk. Weronika Mrozowska. O, to sprawnie będzie bardzo. Martyna Bańka. Kornelia Maciukiewicz. Monika Zielińska. Ania Knytka. Nie ma. Zosia Dudziak. Nikola Raczyńska. Julia Żurawska. Wiktoria Godziszewska. Kamila Rulwel-Sochacz. Oliwka Woźniak. Oliwka Świtaj. Dominika Błażejczuk. Julia Szumera. Ola Dąbska. Małgosia Wróbel. I Karolina Strelczuk. I dziewczęta już się ustawiają do zdjęcia. Proszę bardzo, widać, że to profesjonalistki. I bardzo zdyscyplinowana grupa, ponieważ już 100% prawie frekwencja jest. Mały pokój. Taki mały, a profesjonalny. I foton. Klaudia Kwyć.
Goszczyńska. Violetta Rulwel-Sokacz. Julia Młynarczyk. Ania Zielińska. Maryniowska, zaraz tutaj do nas przyjdzie. Wiktoria Raczyńska. Gabrysia Niemczuk. Ola Gumienna. Ania Szczablewska. Kasia Garbacz. Julia Mazur. Paulina Dobosz. Karolina Wytrykowska. Dominika Wagińska. Walkiewicz. I Kasia Łoś. To jest właśnie najstarsza grupa. Ogromne brawa dla tych dziewczyn, bo one tu już tańczą i tańczą, a my patrzymy, jak one rosną. Ogromne brawa dla nich, ogromne brawa dla wszystkich tancerek. Dla pani Joanny Wielkołaskiej, dzięki której to dzisiejsze wydarzenie się odbyło. Zapraszamy panią Asię do zdjęcia również z tymi pięknymi kwiatami. Chodźcie dziewczęta. Pani Asia na środek. Mniejsze tancerki też zapraszamy do przodu, żeby tam nie zginęły gdzieś z tyłu, żeby też je było widać na zdjęciu. Pracowały, bardzo, bardzo pracowały, za to im bardzo dziękujemy, dziękujemy pani Asi, dziękujemy państwu za to, że państwo z nami byli, że pomagali w ciężkich chwilach i nie tylko, że zawsze widownia była pełna, że zawsze frekwencja na koncertach Młodzieżowego Domu Kultury jest bardzo duża. Dziękujemy państwu za wszystko, za ten rok.
Tam się oczywiście bawi kolejny przyszły